Czekamy, bardzo proszę, zapraszamy. Boże, dziękuję. Ja cię. I ja dostałam tylko jedną uwagę, bo już, jak już wcześniej powiedziałam, na sam początek i później oddaję głos Idze, która naprawdę zrobi dosyć duże wprowadzenie do tego wszystkiego, co będzie się tutaj działo. Ja bym miała tylko jedną uwagę techniczną, bo był już jeden stream i było powiedziane, że często mikrofon ucieka i mało słychać, więc żeby po prostu trzymać go jakoś blisko buzi, bo podobno był problem z usłyszeniem tego wszystkiego, jak czytałam komentarze. Więc na samym początku ja oddaję głos Idze, a ja potem wytłumaczę tak naprawdę, co tutaj się będzie działo. I mam nadzieję, że będzie miło, przyjemnie i wszyscy będą dobrze się bawić, więc oddaję tobie głos, Igo. Dobrze, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zaraz będziemy zaczynać. Zapraszamy Państwa na panel o perspektywach na przyszłość w kontekście bogacenia się społeczeństwa. Temat ten szczególnie głośno wybrzmiał w trakcie spotkania lokalnego w Krakowie, kiedy to osoby uczestniczące w trakcie spotkania lokalnego w Krakowie próbowały ten temat niejako podjąć w jakiejś takiej perspektywie bardziej globalnej, nie zamykając się tylko na tym naszym polskim podwórku. I tu bardzo serdecznie chciałabym powitać osobę uczestniczącą z Krakowa, osobę studiującą, Oliwię Cieślik. Bardzo cię serdecznie witamy. I chciałabym zaznaczyć, że jako że tworzymy nie konferencję, nie zapraszamy wyłącznie osób eksperckich, ale również w tej samej roli zapraszamy osoby, które studiują i dopiero wchodzą na rynek pracy. Ja tu trochę tak zasłaniam niestety, ale troszeczkę, no niestety takie mamy warunki, taki mamy klimat. I pierwszą osobą, którą ja chciałabym serdecznie powitać i bardzo podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia, jest pani profesor, doktor habilitowana Gertruda Uścińska. Pani profesor jest prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownikiem Centrum Badań nad Zabezpieczeniem Społecznym UW oraz profesorem w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, przewodniczącą Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Serdecznie witamy i bardzo dziękujemy. Drugą osobą, która naprawdę ma bardzo ogromny wpływ na to, co widzimy w mediach społecznościowych, w tej sferze bardziej edukacyjnej, jest Jan Śpiewak. No nie wiem, kto nie widział Instagrama czy YouTube'a Jana Śpiewaka. Jest on socjologiem, publicystą, działaczem społecznym i samorządowym, współtwórcą Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, a obecnie przewodniczącym Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i wiceprzewodniczącym Energii Miast. Radny dzielnicy Śródmieście w Warszawie w latach 2014-2018. Serdecznie witamy i bardzo dziękujemy. Następna osoba, która zasiada w naszym panelu eksperckim, jest jak siebie opisuje, jest aniołem biznesu. Ja się zastanawiałam, co to znaczy, ale chyba jak przeczytałam biografię, no to rzeczywiście to jest takie ucieleśnienie tego, co jest anielskie w biznesie. Jest multimilionerem, autorem 16 książek, mentorem, inwestorem, deweloperem, utytułowanym sportowcem i podróżnikiem, czyli Dawid Piątkowski. Jak też samo sobie pisze, specjalizuje się w rozwoju osobistym oraz duchowym, który przenosi z sukcesami do biznesu, sportu, no i jakżeby inaczej, do codzienności. Inspiruje do budowania wolności finansowej, podróżowania bez granic i fenomenalnego życia pełnego pasji. Serdecznie witamy. Następną osobą, którą chciałabym powitać, jest doktor Anna Materska-Sosnowska. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz podyplomowego studium zagadnień legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce,
adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych. Sekretarz naukowy tej najtrudniejszej olimpiady, którą wszyscy znamy, czyli olimpiady o Polsce i świecie współczesnym, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Serdecznie witamy. Oraz najcieplej witamy osobę studiującą, czyli Oliwię Cieślik, czyli... Tak. Trzeba powiedzieć parę słów również o tobie. Jest ona studentką drugiego roku polityki społecznej, członkinią partii Razem, jeszcze niepełnoprawną. O, super, gratuluję. Wierzącą w to, że Polska może być lepszym miejscem do życia dla wszystkich. A rozmowę poprowadzi niezastąpiona Kaja Gagatek. Prywatnie moja bardzo dobra przyjaciółka, moja inspiracja. Jest ona studentką kulturoznawstwa oraz politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się szeroko pojętą przestrzenią, szczególnie w kontekście teorii Habermasa. Ma bardzo duże doświadczenie w zakresie prowadzenia paneli. Prowadziła tych paneli ponad 20 w trakcie stanu młodych. I myślę, że panel, który Kaja poprowadzi, będzie fenomenalnym wyjściem do w pewnym sensie jakiejś takiej inspiracji, do takiej analizy zagadnienia, które dzisiaj omawiamy, czyli tego okresu bogacenia się i jak to tak naprawdę wygląda. Kaju, oddaję ci głos. Sprzężyło się. I bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ja dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Ja mam nadzieję, że wszyscy czują się dobrze i wszyscy będą się czuć bardzo dobrze podczas tego panelu. Ja zrobię wszystko, żeby tak naprawdę było. I na samym początku przedstawię takie zasady gry. Wydaje mi się, że wtedy będzie nam po prostu łatwiej w jakiś sposób funkcjonować. Jako że na pewno każda i każdy z Was zastanawia się nad takim nietypowym tutaj rozkładem sił podczas tego panelu. No taka była jakaś nasza myśl przewodnie, żeby fajnie by było złączyć jakieś takie nieoczywiste głosy. Dlatego mamy i tu osoby, które są związane z szeroko rozumianym akademią, z aktywizmem, no też osoby, które szczerze powiedziawszy są znane w TikToku, ja przepraszam, ale naprawdę robiłam notatki oglądając TikToka, przygotowując się do tego panelu, więc to było jakieś takie niesamowite przeżycie i mam nadzieję, że po prostu uda nam się w jakiś sposób, może nawet nie tyle co dojść do konsensusu, co w jakiś sposób dać przestrzeń do tego, żeby wysłuchać te głosy, które są często nieoczywiste. I na samym początku, ja już mam włączony stoper, więc kontroluję czas, używam telefonu dlatego, że tam są moje zagadnienia, nie korzystam z telefonu, żeby po prostu zająć się inną rzeczą. Tam po prostu mam całą swoją wiedzę. I na samym początku zadam pewne pytania konkretne do każdego z panelistów i z panelistek. I mam nadzieję, że dzięki tym pytaniom w jakiś sposób będziemy w stanie odnieść się do jakiejś takiej rzeczywistości. Nie będę zdradzać tak naprawdę, jaka koncepcja na ten panel jest, ale mam wrażenie, że dojdziemy do tej rzeczy, o której myślałam, zadając te pytania. I też bez obaw, ja postaram się w momencie, w którym wiem, jak wygląda panele i wiem, jaka to dynamika jest. W momencie, w którym ktoś będzie mówił za długo i będę czuła, że jest za długo, to postaram się w jakiś sposób hamować tutaj ten entuzjazm, ale wszystko w granicach. I jeżeli po prostu ktoś będzie chciał zabrać głos w momencie, w którym jakby czuję, że naprawdę musi tutaj ten głos zabrać, pomimo tego, że teraz przewiduję tą taką sekcję pytań konkretnych do konkretnej osoby, no to niech się zgłosi i niech się Państwo po prostu zgłoszą i ja po prostu będę w jakiś sposób oddawać głos. I po tych 60 minutach tutaj naszej rozmowy będzie czas na pytania z publiczności. Jako że nasza publiczność jest naprawdę super zaangażowana i siedzi tutaj od 9 i najpierw się warsztatowała i dyskutowała o rzeczach ważnych, to na pewno będzie chciała też zadać jakieś pytanie pogłębiające, w jaki sposób rozpocząć tę dyskusję i mam nadzieję, że po prostu wszyscy wyjdą stąd zadowoleni, może nie z jedną odpowiedzią na temat tego, jak wygląda nasza przyszłość, naszych młodych, nas jako młodych ludzi, ale na pewno będzie to w jakiś sposób merytoryczne i ja postaram się, żeby takie było. I już bez zbędnych przedłużeń, ja zadam najpierw jedno konkretne pytanie. Jako że tak naprawdę podczas tego panelu mamy zastanawiać się nad tą perspektywą nas jako młodych ludzi, czy to jest tak naprawdę koniec tego bogacenia się, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie w jakiś sposób realizować swoje marzenia jako młodzi ludzie, czy państwo jest w stanie nam zapewnić to, o czym my tak naprawdę marzymy, czy tak naprawdę jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na siebie. I chciałabym, żebyśmy na samym początku wyszli od jednostki, a potem krok po kroku przeszli do instytucji, a tak naprawdę na samym końcu do państwa. I wydaje mi się, że fajnie by było rozpocząć rozmowę od tego jednego pytania, bo to pytanie skierowane do pana Dawida, ponieważ ja oglądając TikToka,
I oglądając pana vlogi, oglądając tak naprawdę to wszystko, co jest w jakiejś przestrzeni medialnej, zauważyłam, że no, nie jest pan tylko i wyłącznie kojarzony, jakby ten materiał, który pan tworzy, nie jest tylko i wyłącznie związany z tą deweloperką osłynnioną, jakby stąd też pan jakieś takie tutaj zasięgi zdobył i stąd może być pan kojarzony, ale pan też w głównej mierze zajmuje się ogólnie uczeniem ludzi, jakimś takim rozwojem duchowym, rozwojem ich duchowym w perspektywie tego, jak mają spełniać marzenie, jak mają się bogacić. I zastanawiam się, jakie jest w ogóle pana zdanie, tak na takie rozpoczęcie, taką rozgrzewkę, jeżeli chodzi właśnie o taką naszą indywidualność, jeżeli chodzi o jakby nas jako jednostki, czy my tak naprawdę, tak szczerze, pana zdaniem, jako jednostki jesteśmy w stanie kreować tą swoją rzeczywistość i kreować tą rzeczywistość też w rozumieniu materialnym i czy jesteśmy w stanie bez tak naprawdę jakiejś takiej współpracy szerszej ze społeczeństwem, z państwem, być po prostu szczęśliwymi osobami, które są w stanie przeżyć na jakimś takim dosyć dużym poziomie. Czy to jest po prostu możliwe? Bo ja oglądając miałam takie wrażenie, że w sumie jesteśmy jako jednostki wystarczalne, a tak naprawdę samowystarczalne. Ale długie pytanie. Jeżeli chodzi o jednostkę, no to tak, każdy z nas ma nieograniczone możliwości, udowadniają to wszyscy ci, którzy na tym świecie robią niesamowite rzeczy, robią je w Polsce, robią je w każdym tak naprawdę kraju. Także tak, mamy nieograniczone możliwości do osiągania absurdalnych rzeczy. Jednak jeżeli patrzymy na kontekst edukacji, no to jeżeli mielibyśmy się opierać tylko na edukacji szkolnej, no to wiemy doskonale, że wychodząc ze szkoły nie umiemy na dobrą sprawę nic konkretnego. Czyli każdy ma szansę, ale musi zacząć uczyć się na własną rękę. Czyli bez samodoskonalenia się w różnych obszarach, moim zdaniem jest to niemalże niemożliwe, że nie będziemy korzystać z wiedzy najmądrzejszych tego świata. No i to jest ta część, której bardzo brakuje w szkole. Czy będziemy mówić o podstawówce, o gimnazjum, czy liceum, a nawet studiach wyższych, ta wiedza jest niewystarczająca, bo jest za mało praktyków, a za dużo teoretyków. Ale właśnie się nad tym zastanawiam, jeszcze tak trochę to pociągnę, bo no to znowu jakby to, że potrzeba nam więcej praktyki w szkołach, no to też jest taka czysta oczywistość, o której zawsze słyszymy, ale zastanawiam się nad tą taką rzeczywistością stricte materialną, bo mam takie wrażenie, tak oglądając tak naprawdę to, co w jakiś sposób pan tworzy, no to wydaje mi się, że z tego wypływa jakaś taka myśl, że niezależnie od tego, jaki jest tak naprawdę ten świat, jeżeli chcemy być bogaci i jeżeli chcemy żyć na poziomie, to jesteśmy w stanie wygrać to jednostkowo. I zastanawiam się, czy tak pan rzeczywiście sądzi, bo wydaje mi się, że jakieś takie myśli można wyciągnąć z analizy tak naprawdę pana działalności. Jednostkowo, co masz na myśli jednostkowo? Jednostkowo, mówiąc. Czyli po prostu bez pomocy państwa, bez jakiejś takiej szerokiej działalności w grupie. Po prostu jeżeli mamy jakieś marzenie i po prostu stwierdzimy, tak, chcemy to zrobić i jeżeli jest skorelowane tak naprawdę z zwiększeniem naszego kapitału, no to po prostu jesteśmy w stanie to zrobić. Czy tak naprawdę jest? Państwo na tyle przeszkadza, że jest to arcytrudne. Czyli gdyby nie było tak dużej ingerencji państwa w różne strefy życia, to byłoby to dużo prostsze, żeby indywidualne jednostki mogły się rozwijać. I teraz przez to, że jest taki nacisk niesamowity, przez to, że jest wszystko tak skomplikowane, że na przykład podatki zmieniają się, potrafiły się zmieniać ostatnio z miesiąca na miesiąc, jest to arcytrudne przy prowadzeniu na przykład firmy, czyli jednoosobowej działalności, żeby się wzrastać. Czyli to nie jest kwestia, czy z państwem się da, tylko żeby państwo najfajniej jakby przestało tak mocno przeszkadzać. I im będzie, generalnie będą prostsze zasady gry, tym łatwiej dla tych, którzy w nią będą grać. A wszystko jest teraz prowadzone w takim kierunku, że tej biurokracji jest tak dużo, że niektórzy przedsiębiorcy muszą spędzać masę czasu na papierkach, na odpowiedziach do Urzędu Skarbowego, bo tych problemów tam się lubi mnożyć bardzo dużo, i zamiast zarabiać pieniądze. I teraz kolejny temat to, jak już tutaj jest pani od ZUS-u, to jest to, że na dzień dobry musimy płacić ZUS. I teraz ja na przykład lecę na wakacje, to tam jest taka opcja do kliknięcia. Chcesz ubezpieczenie? To ja zawsze klikam, znaczy odklikuję to, że nie chcę. I teraz nieważne, czy to jest ubezpieczenie samochodu, czy to jest ubezpieczenie wakacji, czy to jest ubezpieczenie czegokolwiek. Ja nie chcę, dziękuję, sobie dam radę. No a tu są ludzie zmuszani na dzień dobry do płacenia. I nawet jak minie ten okres tam 2 lat, że mają troszkę taniej, to potem płaci się astronomiczne pieniądze. Żeby cokolwiek zarobić w firmie, ludzie muszą generować tysiące złotych. I
a propos tej odpowiedzi, to jest tak, że im mniej państwo się będzie wtrącać, im mniej będzie utrudniać, tym będziemy mogli bardziej wzrastać. Także każda gospodarka, jak była otwarta, była otwartość, nie było tyle tych procedur, to wszystkie gospodarki świata wzrastały w niesamowitym tempie. A teraz jest sytuacja taka, jaka jest, także wszyscy mają dużo, dużo trudniej. Czyli rozumiem, konkludując, pana zdaniem, tak naprawdę my jako jednostki jesteśmy w stanie sobie zapewnić bardzo dobry los, ale tym jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest państwo. I jakimś takim jednym z głównych ograniczeń, i gdyby nie ono, i nigdy by nie te ograniczenia, bylibyśmy naprawdę super szczęśliwi. Ograniczenia chodzi, to jest teraz bardzo wielowymiarowe, bo ograniczeniem jest to, że jesteśmy zmuszani, żeby chodzić do szkoły na przykład. To jest pierwsze ograniczenie i tam musimy się uczyć rzeczy, które są nieefektywne, które nie sprawiają, że wzrastamy, czy to biznesowo, czy to w relacjach, czy to w byciu szczęśliwym samym ze sobą. Czyli jakby najważniejsze rzeczy są pomijane, jak zdrowie, tego się bardzo, bardzo mało uczymy. Także jeżeli patrzeć na te ograniczenia, to tak, państwo w dzisiejszym świecie niesamowitych możliwości przeszkadza, a nie rozwija nasze skrzydła. Także ta szkoła na dzień dobry nas dobija, później jak chcemy otwierać działalność, no to się zaczynają schody z tymi wszystkimi podatkami, ZUS-ami. To wszystko zabija tą kreatywność tych młodych ludzi, którzy mogliby robić rzeczy niesamowite. Czyli tak naprawdę, ale pomimo tego już tak kończąc, jakby tak naprawdę dając spokój tak naprawdę tej kwestii, przechodząc do następnych pytań, ale tak, żebym dobrze zrozumiała, czyli tak naprawdę oczywiście, że istnieje to teraz zdemonizowane państwo tak w tej narracji, jeżeli jakby dobrze rozumiem, ale nawet jeśli to państwo jakby musi już istnieć, jakby istnieje w takiej, a nie innej ramie w tym momencie, to pomimo tego, że to państwo istnieje, to jako młodzi ludzie jesteśmy w stanie się bogacić. Jesteśmy w stanie spełniać swoje marzenia tu i teraz. Czy tak nie jest? Oczywiście, że tak, ale musimy to wziąć na własne plecy, czyli jeżeli nie będziemy się samo doskonalić w tych różnych obszarach, to niestety, ale to staje się niemal niemożliwe. Okay. Także jeżeli nie weźmiemy się za studiowania szczęścia od książek najmądrzejszych tego świata, to się nie nauczymy być szczęśliwymi. Jak okay. Nie będziemy studiować się od tych mistrzów biznesu, to się nie staniemy. No i tego w szkole brakuje, tego jest za mało. Okej, okay. Czyli tak naprawdę musimy liczyć na samych siebie i się w jakiś sposób szkolić. Nie. Czyli tu jest jakiś głosny głos sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Na początek bardzo dziękuję za zaproszenie. Kaja była moją studentką, więc przyznam, że zaskoczył mnie jej mail, więc wiecie, jakie były relacje. A po drugie, muszę przeprosić, ale ja muszę po prostu wyjść wcześniej, niestety. Także bardzo przepraszam, nie uchylam się od pytań, ale... No dobrze, nie zgadzam się. Po pierwsze, nie zgadzam się z pytaniem, czy państwo jest w stanie zapewnić nam to, co chcemy. Czego chcemy? I pierwsze podstawowe pytanie to jest, czego oczekujemy od państwa i jak traktujemy państwo? Państwo to my. Państwo to nie jest instytucja, która nam daje, rozdaje i zapewni nam szczęśliwość. Tak nie jest, nigdzie tak nie jest. Może nam zapewnić pewne podstawowe oczekiwania. I teraz jest taki bardzo dobre badanie wydane przez Eberta, przed chwilą sprawdzałam, to jest listopad 21, w którym są pytania, czego oczekują młodzi od państwa, co ma być zabezpieczone. I przyznam, że trochę mnie zaskoczyło, bo to, że to są oczywiście polityki publiczne i to są podstawowe takie kwestie właśnie zdrowotne, szkolnictwa, to jest oczywiste. Na przykład jest ciekawe pytanie o budownictwo. Czy powinno być publiczne, państwowe wręcz, czy powinno być prywatne? I oczywiście w zależności od tego, jakie mamy zasoby własne, tak pada na to odpowiedź. Mało tego, ta odpowiedź jest również zróżnicowana, to, że miejscem zamieszkania, to jest oczywiste, tak, ale również jest zróżnicowana pod względem płci. I na przykład mężczyźni, większa część mężczyzn uważała, że szkolnictwo powinno być prywatne, a kobiety, że powinno być publiczne. Więc, ale to też może wynikać z tego, że większość kobiet ma bardziej lewicowe poglądy. Mówię o najmłodszej kohorcie badanej, tak? O najmłodszej grupie badanej, to
Oczywiście to jest ta grupa 18-24 i tam kobiety są bardziej lewicujące niż mężczyźni i widać bardzo ładny progres, jak kobiety zmieniły też swoje poglądy w tej grupie wiekowej. Oczywiście na to wpływ miały chociażby protesty 2020. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, absolutnie nie tylko jako akademik, ale nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że szkoła jest niepotrzebna. Pytanie jest, do czego nam służy ta szkoła? I nie można mylić dwóch pojęć. Szkoła jako wykształcenie, jako przygotowanie do szukania wiedzy i to, o czym pan mówił, to jest samorozwój. A samorozwój powinniśmy uczyć samorozwoju od najmłodszych lat. I znowu tutaj będzie to zależało od zasobności domu i nie mówię o zasobności finansowej. Szkoła niestety jest... Stety albo niestety, dla jednych to będzie niestety, dla innych to będzie stety. Szkoła jest stworzona dla przekroju społecznego całego. Zobaczcie państwo, skończyły się teraz matury, czy skończyły się testy u ośmioklasistów. Sami pisaliście testy. Dobrze wiecie, że test musi być skonstruowany tak, żeby podobne szanse miały dzieci z różnymi deficytami i dzieci z bardzo dopracowanych, zaopiekowanych domów. To daje nam szkoła. To w jaki sposób my to potem wykorzystamy, jaki to będzie rodzaj studiów, ale to ciągle jest taka wiedza podstawowa. Jeżeli powiecie państwo, że poziom naszej szkoły jest niewystarczający, absolutnie się z tym zgodzę. Jeżeli zobaczycie na przykład na zasobność naszej szkoły, na to, jaki procent budżetu idzie na szkolnictwo, no to wszyscy wiemy, jak bardzo szkoła jest niedoszacowana i jak bardzo jest ubogą szkołą. Proszę zwrócić uwagę, jaki idzie procent w słynnej ostatnio Finlandii, z innych powodów, ale w słynnej. Nauczyciel w Finlandii należy do korpusu urzędnika państwowego. Jak jest traktowany nauczyciel w Polsce? Kto z was wybiera ten zawód w przyszłości? Jeżeli to tylko pasjonaci. Rozumiecie? Więc to jest państwo, do tego jest potrzebne państwo, tak? Czyli żebyśmy mogli stworzyć równe szanse startu. Natomiast później, wiadomo, jednym będzie łatwiej rozwijać to, innym nie. Ale to, co może dać państwo, to poziom startowy. To, o czym pan mówił, obciążenia, jakie płyną z państwa, to, że młodzi ludzie są zwolnieni do, to już pani profesor będzie mówiła, do pewnego momentu z ZUS-ów i podatków, a potem jak się wchodzi w machinę, to jest zupełnie inny temat, tak? To znowu, w zależności od tego, jakie mamy poglądy, czy bardziej lewicowe, czy bardziej prawicowe, czy liberalne, będziemy się za takimi podatkami opowiadali. To jest pewna wizja państwa, jaką chcemy mieć. Zgodni chyba jesteśmy wszyscy, mam nadzieję, że zgodni jesteśmy w tym, że to, co państwo może nam dać, to przynajmniej na dobrym poziomie minimum usług publicznych. Dziękuję. I właśnie jeszcze tak nawiązując trochę do tego, bo aspekt państwowy tutaj się pojawił i mam wrażenie, że on też jest bardzo ważny. Państwo jako państwo. Dziękuję za tą uwagę, ale mam wrażenie, że jakby to też jest bardzo ważne i chciałabym jeszcze, zanim przejdziemy tak naprawdę do roli państwa, a tak naprawdę potem jeszcze do instytucji, to chciałabym poznać tak naprawdę perspektywę Oliwii, więc możesz złapać za mikrofon i ja zadam ci pytanie bez obaw, bo mówiliśmy tak naprawdę o kwestii jednostki i o tym, jakie ona tak naprawdę ma możliwości w tym państwie i czy tak naprawdę jest w stanie w jakiś sposób bogacić się, zmieniać tą swoją przyszłość i wpływać na nią w bardzo, bardzo kreatywny i twórczy sposób, bo znaliśmy tutaj opinie, a tak naprawdę jakieś jakby nie tyle co opinie, a są nawet badania, interpretacje tych badań i wyników, że młodzi ludzie oczekują czegoś od państwa i to są pewne konkretne rzeczy. I ja mam takie pytanie, jako że jakby jesteś osobą młodą i jesteś też osobą zainteresowaną tematami około związanymi z polityką społeczną. Jakie twoim zdaniem... Jakie twoim zdaniem tak naprawdę ludzie, młode osoby mają oczekiwania względem państwa? Raczej nawet nie tyle co polityki społecznej, chociaż też możesz się na niej skupić, ale tak naprawdę jeżeli chodzi właśnie o takie życie i spełnianie tych jakichś marzeń, to co tak naprawdę stoi za tymi młodymi ludźmi? I wiem, że to jest trudne pytanie, bo nie chcę, żebyś była teraz głosem całego młodego pokolenia, ale jakiejś takiej twojej perspektywy. Dziękuję za głos i również dziękuję za zaproszenie mnie. Nie słychać mnie?
przepraszam, proszę pomóż mi. Dziękuję bardzo. Także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i chciałabym się troszeczkę odnieść do tego, co mówiła moja przedmówczyni. Otóż ja również również uważam państwo za bardzo istotny element naszego życia. Państwo to jest instytucja przymusowa, w której wszyscy funkcjonujemy na całym świecie. I moim zdaniem to nie jest złe, że my w nim funkcjonujemy, ponieważ jesteśmy na tyle zaawansowaną cywilizacją, że bez państwa nie moglibyśmy spełniać siebie jako ludzkości na takim samym poziomie, jak robimy to teraz. I kiedy pan Piątkowski mówił o tym, że kiedy wyjeżdża na wakacje i pojawia mu się opcja, czy wykupić dodatkowe ubezpieczenie, zaznaczenie, ponieważ po prostu nie chce pan tego ubezpieczenia, ponieważ uważa pan, że pan sobie poradzi. Ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że owszem, pan sobie poradzi, ale tworząc system i tworząc państwo, nie tworzymy go wyłącznie dla indywiduów, tylko tworzymy go dla tych kilkudziesięciu milionów ludzi. I to ubezpieczenie wówczas jest, oczywiście jest dla pana w razie jakiegoś wypadku, czy żeby się panem zaopiekował szpital państwowy, ale ono również jest elementem składowym dla ludzi, których na przykład no, nie stać na taką opiekę. I kiedy my płacimy podatki, to my nie, albo płacimy, nie wiem, takie pieniądze na zabezpieczenia społeczne, to my nie płacimy ich wyłącznie z myślą o sobie, jako że mimo, że się konkretnie coś stać, ja mogę zachorować na malarię i ja mimo, że się złamać noga, kiedy wyjdę z domu, tylko płacę je, ponieważ wiem, że to komuś innemu może się złamać noga i ktoś inny może wylądować w szpitalu. I kiedy właśnie żyjemy w tym państwie, to musimy wiedzieć, że my żyjemy w systemie, który jest stworzony dla tych obecnie 38-39 milionów Polek i Polaków. 36, przepraszam bardzo. Dobrze. Dobrze, to około. I teraz odniosę się do pytania, które mi zadałaś. Czego młodzi ludzie oczekują od państwa? No ja głosem całego pokolenia nie będę, ponieważ ja również nie jestem na tyle kompetentna i nie jestem chyba uśrednionym głosem, ponieważ również jestem osobą bardziej lewicującą, ale z tego, co ja widzę wokół siebie, zarówno co widziałam na studiach również wokół bardziej lewicujących osób, ale też w liceum, gdzie były osoby bardziej zróżnicowane, to jednak wszyscy oczekują, że jednak to państwo będzie i jeżeli wszyscy, może nie wszyscy, ale jeżeli większość ludzi jednak chce tego dużego poczucia wolności w tym, jak kreujemy swoją przyszłość, to wszyscy jednak mamy nadzieję, że w razie jakiejś wpadki, niepowodzenia, to państwo z nami będzie. I kiedy nam się na przykład powinie noga, wpadniemy pod autobus, to że nie zostaniemy skazani na opiekę jakichś prywatnych podmiotów albo na opiekę rodziny, tylko że to państwo będzie na przykład wypłacało rentę. Tak samo liczymy na to, że będzie polityka mieszkaniowa. Liczymy ogólnie na to, że dostaniemy jakiś pakiet startowy, chociażby w postaci szkoły i uczelni publicznych. Okej. I ja mam teraz takie pytanie do pana Jana Śpiewaka, bo w sumie trochę zdefiniowaliśmy tą możliwość też z jakiejś perspektywy jednostki, trochę powiedzieliśmy o państwie jako takim, trochę powiedzieliśmy o tej twojej perspektywie tak naprawdę też nieuniwersalnej, ale jeżeli chodzi o to państwo, ja przepraszam, że tak się uwzięłam na to państwo, ale mam wrażenie, że jeżeli mówimy w ogóle o jakichś takich perspektywach na przyszłość, to państwo w jakiś sposób jest ważne. I pan w sumie zajmuje się trochę, ja nie chcę w jakiś sposób teraz tworzyć jakiejś takiej, takiego bardzo skomplikowanego opisu, ale jest pan osobą, która trochę ujawnia te wszystkie patologie, które są związane z państwem, z tym, jak ono działa, a nawet nie tyle też co z państwem, to też z wielkimi korporacjami, które gdzieś tam, może nawet nie tyle co wielkimi, ale też mniejszymi, które działają i mają się dobrze. I właśnie mam takie pytanie, czy młodzi ludzie, mówiliśmy o tym, że mamy pewne oczekiwania, jedni stoją na stanowisku, że w sumie jakby nie było państwa, to byłoby lepiej, tutaj jest jednak głos, że jeżeli to państwo jest nam potrzebne, ale jaka jest właśnie pana perspektywa na to, czy to państwo jakby rzeczywiście jest nam w stanie zapewnić cokolwiek, bo wydaje mi się, że z pana działalności wynika, że w sumie no nie za bardzo. No faktycznie, dziękuję za zaproszenie, no ale wydaje mi się, że dyskusja po co nam państwo w roku 2022, planeta płonie, a my się zastanawiamy po co nam państwo, no jakby to pokazuje w jakiej czarnej dupie jesteśmy, tak, jeśli musimy dyskutować na ten temat. Potrzebujemy państwa i potrzebujemy państwa z
ogromnej ilości powodów, które tutaj wspomniałaś, o których mówiłaś. I na pewno jest tak, że to nie jest oczywiście wszystko, można ten katalog poszerzać, jeśli chodzi o usługi publiczne, jeśli mogę trochę zmienić troszkę temat, ale wrócę zaraz do niego. Usługi publiczne są narzędziem do tego, żebyśmy się bogacili, nie? Czyli jeśli mogę tak uznać słowo bogacenie, nie lubię tego słowa w ogóle, bogacenie się, tak? Ale chodzi o to, żebyśmy mogli, nie wiem, mieć gdzie mieszkać, żebyśmy mieli edukację, prawda? Żebyśmy mieli opiekę zdrowotną za darmo i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko prawa człowieka, które zdobyliśmy po 1945 roku, tak, po II wojnie światowej. Nasi dziadkowie o to ginęli, walczyli, czy pradziadkowie, a teraz my się zastanawiamy, czy państwo ma się zajmować edukacją. Naprawdę większość mężczyzn jest za prywatyzacją edukacji w Polsce. To są przerażające dane. I to pokazuje, jaki jest stan i po prostu świadomości, jeśli są prawdziwe te dane oczywiście, i jakie są niestety efekty po prostu tego neoliberalnego prania mózgów, które trwa w Polsce od 1989 roku, tak? I my zasługujemy na państwo. Niestety to państwo nas nieustająco oszukuje. Pierwsze oszustwo, jeśli chodzi o trzecią RP, można oczywiście powiedzieć, było w 1989 roku, tak? Co się wydarzyło z planem Balcerowicza, gdzie opozycja szła zupełnie z innym programem. Tych oszustw było po drodze bardzo, bardzo wiele. Oszustwem była na przykład kwestia reprywatyzacji w Warszawie. Tak? Ludzie mieli mieszkania komunalne, byli z nich wyrzucani. I tak państwo gwarantowało jakieś mieszkania, a potem się okazało, że ktoś przychodzi, kupił kamienicę za 50 zł i nagle, prawda, tego nie ma. Więc problem jest, moim zdaniem, państwo to my, ale nie my. To znaczy nie my, tylko jacyś inni, oni, którzy nie do końca chyba utożsamiają się z tym państwem, nie do końca to państwo i nas szanują. I myślę, że to główna choroba polskiej społeczeństwa obecnie, dzisiaj i w ogóle polskiego państwa, to jest ten koszmarny egoizm i koszmarny indywidualizm, egoizm podniesiony do rangi cnoty. Tak? Tutaj mój przedmówca mówił, prawda, że każdy jest sobie sterem i okrętem, prawda? Znaczy to jest ten podstawowe narzędzie dyscypliny w tym systemie, w którym my dzisiaj żyjemy, tak? Że my mamy nie oczekiwać niczego od państwa, mamy niczego nie oczekiwać od polityków, mamy niczego nie oczekiwać od bogatych i wielkich tego świata, tylko mamy sami o siebie zadbać. A jak nie zadbałeś o siebie, to jesteś frajer, podejmowałeś złe, niemoralne wybory, tak? I to jest ta narracja, która jest de facto ideologią władzy, więc tutaj kolega jest jakby narzędziem tej ideologii, tak? Jest jakby dyscyplinatorem tej władzy. Mówimy już o edukacji i tak dalej, te wszystkie, nie wiem tam, jak one się tam nazywają, no nie, bo joga akurat nie, ale tam mindfulness, jakieś inne tematy, prawda? Te wszystkie rzeczy, te wszystkie narzędzia uspołeczniania nas tutaj, że my mamy, prawda, pracować nad sobą, doskonalić się, być coraz bardziej elastyczni i to, prawda, dojdziemy dzięki temu do wielkich pieniędzy. I oczywiście ta narracja ma legitymizować ten system, tak? Ma legitymizować system, który jest absolutnie niesprawiedliwy, a mobilność w Polsce jest jedna z najniższych w Europie, jest siódma od końca, nierówności społeczne są jedne z największych w Europie, mamy takie nierówności jak zachodnie państwa europejskie, które no, kumulowały ten majątek, ludzie tam bogaci kumulowali majątek setki lat i nagle teraz my mamy takie nierówności jak oni. Jak do tego doszło w 30 lat? Kto za to odpowiada? Tak? Państwo jest absolutnie konieczne dla nas, tak? Bo państwo jest jedynym narzędziem, dzięki którym my mamy jako biedni, słabsi, młodsi narzędzia do tego, żeby po prostu tą rzeczywistość wokół nas zmieniać. I jeśli my zgodzimy się na to, że państwo ma nic nie robić i wszystko ma zależeć od rynku i tak dalej, no to de facto oddajemy się w ręce autorytarnego czy wręcz faszystowskiego systemu, który no de facto uzależnia całe nasze życie od rynku, tak? A rynek, czym jest rynek? No rynek jest tak naprawdę pewnego rodzaju pochodną interesów najbogatszych ludzi. Więc jeszcze poczekaj, a twoje pytanie dokładnie było, jak brzmiało? Powtórz, przypomnij. Pytanie było jedno i konkretne. I jeżeli chodzi o moje pytanie, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą perspektywę, która została tu w jakiś sposób przedstawiona, o tego, że potrzebujemy tego państwa, ale czy to państwo w takim stanie, jaki jest teraz, jest w stanie tak naprawdę nam zapewnić cokolwiek? No właśnie, no to jest bardzo dobre pytanie, tak? No bo chodzi o, to jest tak naprawdę pytanie o zmianę społeczną, tak? Znaczy, jak można dokonać zmiany, tak? Jak można sprawić, żeby coś się zmieniło? I szczerze mówiąc, mi się wydaje, że po prostu my żyjemy dzisiaj w ramach pewnego paradygmatu, tak, który tutaj pan Dawid reprezentuje i troszeczkę pani doktor też, jak rozumiem, tak, bo to mówienie o tym, że państwo ma nam zapewnić tylko równy start, to też jest element liberalnego urządzania. Tak. Nie, państwo ma nam zapewnić dużo więcej niż tylko równy start. Więc my musimy z tym paradygmatem, tym sposobem myślenia najpierw zwalczyć go i musimy nowy paradygmat myślenia stworzyć. Tak. Przed wojną, przed II wojną światową powstał ten paradygmat oparty na, nie wiem, ekonomii keynesistowskiej, tak, na ogólnie idei państwa dobrobytu. Tak. On się rozwinął po II wojnie światowej i wtedy wszyscy
popierali państwo dobrobyt. To wszyscy uważali, że bogaci powinni płacić bardzo wysokie podatki, wszyscy uważali, że państwo powinno zajmować się budową mieszkań, że powinno zapewnić ochronę zdrowia za darmo. Wszyscy. No mówię na Zachodzie, tak? W 71 roku Nixon powiedział, że jest keynesistą. W 71 roku jeszcze mówił, że jest keynesistą. Tak? Znaczy eutanazja polityki nastąpiła absolutna. Bo wszyscy, nieważne, czy to byli HDC, czy socjaldemokraci, realizowali bardzo, bardzo podobną politykę. I dzisiaj mamy na odwrót, tak? Dzisiaj nieważne, czy rządzi lewica, czy rządzi prawica, oni wszyscy realizują bardzo podobną politykę, tak? Politykę, która służy bogaceniu się najbogatszych. No, spójrzmy chociażby na najprostszą rzecz. Tutaj jest pan Dawid, narzekał na podatki. Pan Dawid jako przedsiębiorstwa budowlane płaci niższe podatki niż pielęgniarka lub nauczycielka. Ale inne rzeczy też robią. Sekundka, do jednej rzeczy bym chciał... Tu jest jedna myśl, proszę ją dokończyć. Potem jest tutaj jeden. Tutaj ja mam jedno pytanie, bo żeby wszystkich zrównać, jak zrównać wszystkich, żeby było dla wszystkich sprawiedliwie? Jak jeden pracuje więcej, a drugi mniej? Jak? Wydaje mi się, że pielęgniarka, wartość pracy pielęgniarki jest społecznie trochę większa niż twoja, z całym szacunkiem. I wydaje mi się, że ona powinna na pewno płacić mniejsze podatki, a ty powinieneś płacić wielokrotnie wyższe podatki. Tak? Podatki oczywiście powinny być, jeśli chodzi o podatki, no to po prostu no, im większy dochód, tym większe podatki, im większy majątek, tym większe podatki. To jest, no nie, w Polsce tak nie jest. W Polsce mamy regresywny system podatkowy. W Polsce ludzie, którzy zarabiają najwięcej pieniędzy, płacą znacznie niżej. Tak samo kapitał jest zdecydowanie niżej opodatkowany w Polsce niż praca. To są wszystko narzędzia, które tworzą nam feudalny system społeczny. Już nawet tutaj pani już kończę, ale to jest clue, tak, żeby ten paradygmat w naszych głowach zmienić. A ten paradygmat jest wykuwany w akademii, w instytucjach, na Instagramie i tak dalej, więc ja niestety teraz piszę doktorat, więc nic nie wrzucam, ale zachęcam, żeby mnie followować i zmieniać rzeczywistość za pomocą może mediów społecznościowych. Ja mam właśnie takie pytanie, bo już i wtedy oddam głos, ale mam wrażenie, że pani prezes też jest idealną osobą, żeby trochę opowiedzieć więcej na ten temat, bo zostało tak naprawdę tu przez Oliwię i jakby kwestia też podnoszona tutaj przez pana, była kwestia w ogóle prowadzenia polityki społecznej, prowadzenia jakichś jakby pewnych instytucji, które mają w jakiś sposób nam pomóc w stawaniu tak naprawdę i w jakiś sposób wkraczania w tą trudną rzeczywistość, która no, nie jest w sumie jakoś łatwa i jako młodzi ludzie doświadczamy tego, że jakby nie jest coraz lepiej, ale jest trochę coraz gorzej. I tak na samym początku, ja wiem, że to może zabrzmieć trochę kuriozalnie, ale żebym mogła pani wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest polityka społeczna, bo ja wiem, że to jest jakieś takie hasło, które jest oczywiste dla wszystkich, a mam wrażenie, że ono się trochę tutaj pojawia, ale jest problem z definicją i jak to ma się w ogóle do tego, o czym tak naprawdę było tutaj mówione. Raczej z jednej strony mówimy o tym, o czym mówiła Oliwia, czyli jakby kwestia tego, żebyśmy czuli się w jakiś sposób bezpiecznie w państwie. Kwestia też tych patologii tutaj podnoszonych. I jak to się ma w ogóle do polityki społecznej? No ja myślę tak, też dziękuję uprzejmie za zaproszenie. I ja myślę, że tutaj wszyscy państwo wypowiadając się, zakreśliliście takie ramy szeroko rozumianej polityki społecznej, dlatego że no to są praktycznie wszystkie obszary aktywności, które podejmujemy na poziomie państwa, ale też i instytucji prywatnych, także jednostek samorządu terytorialnego, które mają służyć obywatelom, które mają służyć mieszkańcom. Nawet możemy popatrzeć, żeby była taka zgoda, żeby był taki konsensus, gdzie są ramy tej polityki społecznej, to możemy popatrzeć do działów na przykład administracji państwowej, gdzie wyraźnie widzimy, że to jest kwestia realizacji prawa do opieki zdrowotnej, do oświaty, do mieszkania, prawa do ubezpieczenia, do zabezpieczenia społecznego i tak dalej, i tak dalej. To jest właściwie od strony finansowej, bo to jest też takie może bardzo dobrze ilustrujące. Jeżeli budżet państwa wynosi sporo, ponad 500 miliardów złotych, no to polityka społeczna to jest zdecydowana większość tych wydatków. Jeżeli budżet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z Narodowym Funduszem Zdrowia pobieranymi składkami w tym roku przekroczy 300 miliardów złotych, no to proszę zobaczyć, jaka to jest wielkość. To jest polityka społeczna, dlatego że realizujemy właśnie te prawa, o których pan mówił, te prawa społeczne, ekonomiczne, to jest to prawo podstawowe do zasiłku, do emerytury, do zdrowia i tak dalej. A więc
I polityka społeczna w tym zakresie no, jest ogromnym zadaniem dla państwa, dla instytucji realizujących te zadania i nie tylko w ujęciu publicznym, ale właśnie tym publiczno-prywatnym, ale także w tym wymiarze takim indywidualnym. Z punktu widzenia państwa tutaj sytuacji, bo państwo zaprosiliście nas na tą debatę, jak młodzi ludzie z punktu widzenia państwa, jego kondycji w zakresie polityki społecznej widzą swoją przyszłość. No ja myślę tak, że absolutnie te wszystkie działania, które gdzieś są realizowane, począwszy od najwcześniejszej edukacji, poprzez studia wyższe, później dostęp do rynku pracy, potem zmiana możliwości zatrudnienia, zmiana możliwości kwalifikacji, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, to wszystko daje tą możliwość rozwoju, daje też możliwość pewnego bezpieczeństwa na tym etapie rozwoju. Absolutnie trzeba jasno powiedzieć tak, że pobieranie podatków i składek ma przede wszystkim ten wymiar, który też był gdzieś tutaj wspomniany, solidarnościowy. No, przepraszam uprzejmie, płacimy składki na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, to nie dlatego, że absolutnie już oczekujemy od jutra zasiłku chorobowego albo od razu idziemy do lekarza, ale tworzą one fundusz takiej odpowiedzialności właśnie prawnej, tej solidarności, żeby w razie potrzeby te osoby, które dotknięte są skutkami negatywnymi ryzyka, korzystały. Absolutnie nie znam kraju w Europie Zachodniej, które by dyskutowało nad kierunkiem zliberalizowania, odejścia od tego reżimu prawno-finansowego dotyczącego obowiązkowości także ubezpieczenia chorobowego. PSL chce zlikwidować ZUS. Ja mówię o krajach Europy. To... No to, jest... to jest faktycznie dość azjatycka partia. A więc tak. Dziękuję, bo powiedziała pani, że 300 miliardów jest w budżecie, tak? Nie, 300 miliardów w tym roku mam w planie pobrać składek na ubezpieczenia szerokospołeczne i także na Narodowy Fundusz Zdrowia. No właśnie, to ja mam takie pytanie, bo po pierwsze, to jest 300 miliardów nie państwa, tylko nasze, to są nasze składki. Gdyby miała pani czarodziejską różdżkę, ile potrzeba by było w budżecie, żeby wszystkie wypłaty były godne. Ja nie mówię o służbie zdrowia, bo to jest akurat taki worek, że tam wszystkie pieniądze zawsze można włożyć w każdym państwie, tak? Ale gdyby mogła pani pomarzyć, ile? To znaczy nie możemy jak gdyby tak też ujednolicić, że chodzi o jakiś jeden rodzaj wypłat, bo... Godnie no to jest na pewno wtedy, kiedy ta stopa realizacji zasiłku wynosi, tak jak patrzymy też na standardy, no przecież mamy standardy międzynarodowe, unijne w krajach. W przypadku zasiłku chorobowego rekompensata 80% to jest rekompensata, którą uważają organy też niezależne za godne, tak. Jeżeli chodzi o kwestię zasiłku macierzyńskiego, w Polsce to jest 100%, a więc to jest najwyższy w ogóle spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Oczywiście pozostaje zawsze kwestia świadczeń emerytalnych. No w starym systemie emerytury są w sposób uprzywilejowany obliczane, ponieważ tam formuła zdefiniowanego świadczenia polega na tym, że wybiera się te okresy 10 czy 20 lat, dodaje się jeszcze taką część socjalną, 24% przeciętnego wynagrodzenia i te emerytury wcale nie są wysokie, pomimo że one są kalkulowane w taki sposób uprzywilejowany, bo emerytura po waloryzacji marcowej przeciętna wynosi 2600 zł, ona wynosi 3000 przeciętna dla mężczyzn, a dla kobiet niecałe 2000 zł. A więc to nowy system emerytalny, bo dla państwa to jest od stycznia 99, to jest tylko kwestia wielkości opłaconych składek i kiedy przechodzimy na emeryturę, a więc to jest system bezpieczny dla państwa, ale wymagający długiej pracy i kalkulowany później na aktywności ekonomicznej przez cały okres zawodowy. A więc co do wyjazdów zagranicznych na wakacje, ubezpieczenia społeczne dotyczą
dotyczą całego okresu, kiedy jesteśmy w tym systemie i nie ma znaczenia, czy ktoś jedzie na wakacje w okresie urlopu, czy pozostaje w państwie. Tutaj ja rozumiem, że pan mówił o ubezpieczeniu tym odpowiedzialności cywilnej, odszkodowawczej, no bo w przypadku ubezpieczeń społecznych w ogóle ta kwestia jest bezprzedmiotowa. Ja mam teraz, już oddaję jej głos, bo widziałam, że tu chciał być zabrany, ale w takim razie rzucam pytanie tak naprawdę w eter, bo ja mam znowu wrażenie, jeżeli mówimy znowu o tej polityce społecznej, bardzo dziękuję za zdefiniowanie, bo wiem, że to może się naprawdę wydawać infantylne, ale mam wrażenie, że jakby to jest tam, jakby podnosi cały czas aspekt polityki społecznej, a tak naprawdę nikt nie wie, czym polityka społeczna jako taka jest. Ale ja mam znowu takie wrażenie, bo trochę dyskutowaliśmy o tym, czego tak naprawdę młodzi mogą oczekiwać od państwa, tylko znowu nie zastanawiamy się też nad taką polityką społeczną skierowaną stricte do młodych osób. Ale ona jest w dużym stopniu większa niż to było poprzednio. Proszę zobaczyć, tak, no mamy tutaj są też moi studenci, nawet widzę doktorant, a więc ta polityka no na pewno z punktu widzenia tego rozwoju w przyszłość, tak? Wejście na rynek pracy, no to też jest przedmiotem pytań nawet z Komisji Europejskiej. Mamy szereg tych zachęt, jak chociażby to zwolnienie podatkowe do 26 roku życia. To jest PIT zero, tak? To jest polityka społeczna? Tak, oczywiście. To jest jak najbardziej jeden z kluczowych instrumenty polityki społecznej dzielimy na prawne, finansowe, organizacyjne, ekonomiczne i tak dalej. I właśnie system podatkowy jest jednym z kluczowych z punktu widzenia także osób młodych. To zwolnienie do 26 roku życia. Magistranci mówią, nie bronimy się teraz, pani profesor, dlatego że pracodawca mówi, że chce, że do 26 roku jest zatrudnienie, bo jest PIT zero. Tak? To jest około 1 800 000, 2 000 000 osób. Tak. Umowy cywilnoprawne zlecenia. Mamy takie memorandum z Komisji Europejskiej najnowsze, gdzie też podnosi się, jak długo będziemy utrzymywać różnego rodzaju zwolnienia z tytułu zatrudniania młodych osób, ale nie tylko. Ma umowy zlecenia bez płacenia, bez całości oskładkowania. Do 26 roku nasi studenci także nie płacą z tytułu umów cywilnoprawnych składek na ubezpieczenie społeczne. A więc to jest jakaś możliwość, z której państwo korzystacie, bo przecież wiemy, że tak jest, zarówno z PIT-u zero, jak i też. Druga rzecz, no nie możemy dyskredytować też tych wszystkich 6 form działalności gospodarczej. Młodzi ludzie przychodzą do mnie i pytają, właściwie jak ten biznes rozpocząć, z czego mamy skorzystać, czy z ulgi na start, czy z minimalnego dochodu, czyli połowy minimalnego wynagrodzenia, czy z tych 30% od minimalnego wynagrodzenia, a więc jest w Polsce ta różnorodność rozwiązań, z których można skorzystać, żeby ten biznes rzeczywiście prowadzić, ale muszą być warunki sprzyjające, różne. To jest kwestia, w jakim obszarze ten biznes jest prowadzony, z kim się współpracuje, czy rzeczywiście ma się pomysł na ten biznes. To są te kwestie takie. Czy każdy ma obowiązek prowadzić biznes w Polsce? Bo ja mam takie wrażenie, jak panią słucham. Ale właśnie ja się zastanawiam nad tym, bo takie pytanie, bo tak naprawdę teraz już zdefiniowaliśmy sobie trochę tą politykę społeczną, trochę wiemy, jakie oczekiwania mogą mieć młode osoby względem państwa, trochę wiemy, że jako jednostki jesteśmy w stanie zrobić wszystko, ale czy tak jest, na pewno też jakoś podlega jakiejś takiej dyskusji, jeżeli są takie zdania tutaj. Ja właśnie się zastanawiam nad tym, bo też pani profesor właśnie mówi jakby z jednej strony tej działalności gospodarczej i też jakby cały czas jest jakieś takie myślenie, mam wrażenie, jakieś takie jednostkowe troszeczkę o tej kształtowaniu rzeczywistości i jakieś takie pytanie, mam wrażenie, jakby każda osoba, która tutaj siedzi i zasiada, może na nie odpowiedzieć. Raczej, czy my tak naprawdę jako państwo, a nawet nie tyle co jako państwo, ale jako osoby, które są w tym państwie i mieszkają, i obywatelki, czy jako te osoby tak naprawdę nie powinniśmy nie myśleć cały czas jednostkowo, tylko zacząć myśleć w jakiś sposób bardziej, nie wiem, kolektywnie, raczej zmienić też, jak tu było, już było trochę poruszone ta kwestia tego paradygmatu, że trochę ciężko wokół tego paradygmatu tak naprawdę coś działać. I zastanawiam się, jeżeli jakby jest tu takie stanowisko, że należy jakoś walczyć z tym paradygmatem, drugie stanowiska są jakieś takie, że też musi coś zmienić, mam wrażenie, że wszyscy mówią, że musi coś zmienić, to
tak naprawdę czy myślenie właśnie jakieś takie jednostkowe, jakby z jednej strony zakładanie tu jakichś przedsiębiorstw, jakichś małych biznesów, czy to tak naprawdę ma w jakiś sposób realnie zmienić naszą rzeczywistość, czy jakby może zacznijmy trochę inaczej myśleć tak naprawdę o tej działalności. Ale przepraszam, ta skala tej działalności, ja mówię o przykładzie, że jest zainteresowanie. Kiedy popatrzymy na strukturę osób aktywnych ekonomicznie w Polsce, to jednak dominuje zatrudnienie pracownicze. Kiedy popatrzę dzisiaj na 16,4 miliona w rejestrze ubezpieczenia społecznego, czyli legalnie zatrudniony, no to tam ponad 80% to są pracownicy i to są osoby młode, w średnim wieku, w starszym, przedemerytalnym i emerytalnym, a ten biznes to jest cały czas skala mała w stosunku do tych proporcji, które mamy w innych krajach Unii Europejskiej. No i oczywiście znaczny jest segment umów cywilnoprawnych, jak Państwo wiecie, w Polsce. To jest w ogóle kluczowy problem i tam są głównie osoby młode, chociaż najwięcej umów cywilnoprawnych wykonują osoby po 40, dobrze zarabiające, powyżej 7 tysięcy, opłacające składkę od minimum, a w obecnym stanie prawnym zwolnione z opłacania składek od pozostałych umów. Dlatego ja powtórzę jeszcze raz pytanie, chyba Oliwia chciałaś powiedzieć, bo chwyciłaś za mikrofon, ale jeszcze raz, żeby w jakiś sposób lepiej wybrzmiało. I zastanawiamy się właśnie nad tą sytuacją, która gdzieś tutaj jest i naprawdę raczej my jako jakby prowadziliśmy ten projekt, ten stan młodych, to tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie to, co się teraz tutaj odbywa. Raczej my rozmawialiśmy, jakby pracowaliśmy i warsztatowaliśmy się z masą ludzi młodych, tak naprawdę pochodzących z różnych części Polski i tak naprawdę każda osoba, która brała w tym projekcie udział i tak naprawdę oczywiście, że nie chcę teraz powiedzieć, że jestem jakimś głosem pokolenia i mówię, że młodzi ludzie tak uważają, ale jakby zastanawiają się w sposób rzeczywisty nad tym i jakby są w stanie powiedzieć, że jakby czują, że ta sytuacja, w której jesteśmy tu i teraz, jakby jest o wiele gorsza od tego, w jakiej pozycji startowali nasi rodzice. Raczej, że czujemy, że jakby po pierwsze, jakby państwo nie daje nam tego, jakby nie odpowiada na nasze potrzeby, że jakby o mieszkaniu to możemy sobie pomarzyć i jeżeli już to możemy, przepraszam, ale liczyć na to, że rodzice przypiszą nam to mieszkanie. Bo dziadek inaczej umrze. Oczywiście, że tak, raczej, że inaczej nie jesteśmy w stanie zdobyć tego mieszkania i że cały czas jakby mamy tą świadomość, że w sumie wszyscy się bogacą, cały czas mówimy o wzroście i jakby jest jakaś taka narracja, że jakby jest coraz więcej tych pieniędzy, mówimy o tych usługach publicznych i zastanawiam się właśnie nad tym, czy jakby może jakby wyjściem, jakby rzucam w eter, może wyjściem tak naprawdę z tej sytuacji nie jest myślenie tylko nas jako o jednostkach, tylko myślenie w jakiś sposób bardziej kolektywnym i w jakiś sposób tak zmienienie tej rzeczywistości, czy to jest walka z paradygmatem, czy to jest walka tak naprawdę o lepsze jutro. Więc zastanawiam się, jakie jest zdanie na ten temat. Tak, to chyba teraz mogę ja się wypowiedzieć. Chciałabym się odnieść w sumie do tego, co zarówno powiedziałaś ty, Kaja, jak i pani profesor. I w sumie troszeczkę też Jan Śpiewak, ponieważ chciałam powiedzieć, że obecne myślenie o ludzi jako indywiduach jest właśnie wynikiem tej neoliberalnej gospodarki i tego, że od 30 lat jesteśmy właściwie zamknięci w takim zaklętym kręgu samodoskonalenia się i myślenia o sukcesie jako o czymś, co osiągamy zupełnie indywidualnie. I trochę chciałam nawiązać przez to do właśnie umów cywilnoprawnych. Ja nie wiem, do końca chciałam to połączyć, ale chciałam to połączyć właśnie dlatego, że na poprzednim panelu, na którym również mówiono właśnie o wzroście gospodarczym i o tym, że czy nie powinniśmy od tego odejść, była wspomniana kwestia umów cywilnoprawnych i sprawdziłam, że obecnie na umowach cywilnoprawnych lub umowach czasowych zatrudnione jest między 20 a 30% pracowników. I pani profesor wspomniała o tym, że ogromna większość na umowach cywilnoprawnych, ogromną większość stanowią osoby po 40 roku życia, które zarabiają więcej, ale jednocześnie są to osoby, które są bardzo młode i właśnie między chyba 30 a tym 40 rokiem życia i między 50 i wzwyż już tych umów cywilnoprawnych jest znacznie mniej, tak. I tutaj jeszcze chciałam wspomnieć tą politykę społeczną, że ten PIT zero i to obniżanie podatków dla młodych ludzi było, znaczy, no, było w założeniu takim ułatwianiem życia młodym osobom, żeby mogły lepiej zarobić. Ale to było, to moim zdaniem, troszeczkę rzucenie kłód pod nogi, ponieważ jednocześnie
Jesteśmy zamknięci w takim neoliberalnym myśleniu o człowieku jako osobie, która sama osiąga swój sukces i która sama później będzie odpowiadać za swoją starość, za to, ile będzie pieniędzy na koncie. I jednocześnie pracujemy na umowach cywilnoprawnych, gdzie nie odprowadzamy obecnie, moje pokolenie nie wprowadza właściwie w ogóle żadnych podatków i później na starość będzie zostawiona z groszową emeryturą. I to jest moim zdaniem właśnie bardzo, bardzo dziwna sytuacja, ponieważ jednocześnie wszyscy chcemy, żeby państwo miało jakiś udział w naszym życiu i żeby stanowiło jakieś zabezpieczenie na starość. I właśnie moim zdaniem powinniśmy zmienić myślenie o społeczeństwie. Powinniśmy zmienić postrzeganie społeczeństwa jako zbioru indywiduów i myśleć bardziej właśnie kolektywnie. Tylko że to w tej zmianie totalnie właśnie nie pomaga wprowadzanie tego typu ulg jak PIT zero dla młodych ciągłe naciskanie na umowy cywilnoprawne. Ponieważ w moim pokoleniu na przykład bardzo ciężko jest o umowę o pracę. Naprawdę bardzo ciężko jest umowa o pracę. Dziękuję. Ja myślę, że to, jeśli mogę tylko odwocę, myślę, że to obniżanie PIT-u do zera, no to jest właśnie ten absolutny pik lipkostwa, jaki można sobie wymyśleć, tak? No bo oczywiście te pieniądze z PIT-u trafiają potem do rządu, znaczy do państw, budżetu państwa, ale przede wszystkim trafiają do samorządów, tak? I dzisiaj samorządy, nie, za moment samorządy Warszawa sobie poradzi, bo tutaj nieważne, ile się pieniędzy ukradnie, zawsze będzie wystarczająco, ale mniejsze samorządy no będą miały zaraz ogromny problem. I takie pytanie mam do pani prezes, bo nie mogę zrozumieć, dlaczego moja mama, która przyszła na emeryturę, ma 85% ostatniej pensji, a jak ja patrzyłem na wyliczania ZUS-owskie, to moja pensja, znaczy emerytura, której nie dostanę, bo też jestem w podobnej sytuacji, że większość życia przepracowałem na umowach cywilnoprawnych, gdybym przepracował na etacie te następne 30 parę lat, moja ostatnia pensja, ostatnia emerytura będzie w wysokości 25% mojej ostatniej pensji. I chciałem się zapytać, jak do tego doszło? Jak sobie państwo wyobrażacie, co będzie się działo z nami za 20-30 lat, jeśli jeśli państwo zabrało nam możliwość jakiejkolwiek posiadania mieszkania, w sensie nie własność, tylko żeby posiadać na długi terminowy najem, na przykład wynajmować, jeśli usługi medyczne, zdrowotne są prywatyzowane i za chwilę będziemy mieć sytuację jak w Ameryce, że za wycięcie wyrostka robaczkowego będzie płacić się 100 tysięcy złotych, to jaki państwo mają pomysł, żeby ludzie, którzy dzisiaj mają 30-20 lat, żeby za 40 lat nie byli bezdomni? Chciałbym się tego dowiedzieć i też chciałbym się dowiedzieć, czy ta zmiana, która nastąpiła pod koniec lat 90. właśnie nie wynikała z tego turbo neoliberalnego myślenia o społeczeństwie. A czy ja mogę, bo szczerze mówiąc, ja bardzo lubię debaty, ale nie lubię debat, w którym naskakuje się na kogoś, kto ma inne poglądy, bo na szczęście mamy prawo mieć inne poglądy. To jest po pierwsze. Po drugie, pytanie, co pani zrobi i dlaczego pani zrobi, jest napastliwe. Można, poczekaj. Tak, słowa to przemoc. Janku, wiesz lepiej ode mnie, że słowa to przemoc. Po drugie, no tak, a obrażanie jest metodą dyskusji. Teraz drugie pytanie. Zastanówmy się, czy mogę... Już? Ja polecam samorozwój. Już? Dzięki. A może powinniśmy spojrzeć na to inaczej? Może to nie jest kwestia tylko jednostki w społeczeństwie czy jednostki w państwie. Dlaczego odpowiedzi padają na temat jednostki? Dlatego, że państwo to jest zbiór jednostek. ZUS to są składki jednostek. Z ZUS-u są wypłacane pieniądze dla jednostki. Dlatego mówimy o jednostce, a nie tylko o jednostce jako pępku świata, tylko po prostu jako o zbiorze. I myślę, że problem nasz polega na czymś innym. Na tym, że nie potrafimy wymyśleć dzisiaj polityki jutra, żeby umieć pogodzić różne interesy, bo to, że dzisiaj wy płacicie zerową stawkę VAT-u, dla was to jest dobrze, jutro z tego będzie czkawka, ale brak w ZUS-ie już jest dzisiaj. To, że i teraz pytanie, jak z tym sobie poradzić, tak? To, że dzisiaj mamy dodatkowe pieniądze, na przykład wzięte na kredyty, to nam jest dobrze, ale to wasze dzieci je będą spłacać. I tego nie ma, tak? Tutaj jest, myślę, i to nie jest kwestia tylko, czy to jest neoliberalna polityka, czy nie neoliberalna. To nie, to po prostu obawiam się, że jest problem dużo poważniejszy, bo to jest problem braku idei, jak powinno wyglądać państwo, jak powinno być urządzone państwo, żeby każdy w nim się czuł dobrze. Bardzo proszę.
A zamiast ogólnie może zastanówmy się, co faktycznie zrobić, żeby ci młodzi ludzie mieli lepiej. Bo ja ciągle tutaj słyszę, że państwo, coś od państwa, co my oczekujemy od państwa. To jest tak, jakbym wam patrzył na was i bym powiedział, co ja od was oczekuję. No ja oczekuję od was, że jak mi się noga złamie, albo jak będę, nie wiem, nie będzie mi się chciało pracować, żebyście mnie utrzymywali. Zgoda? I teraz ja bym chciał, żeby to było na takim standardzie, że nie jakieś tam śmieszne 500 plus, tylko chciałbym, no na moje standardy to minimum 50 tysięcy plus. I teraz dla was mógł być to problem, ale jak będzie was więcej, to już będzie mniejszy problem. I teraz gdzie jest limit tego, że ja od was czegoś oczekuję? Dla mnie to jest chory sposób myślenia, że ja oczekuję coś od was, bo wy jesteście państwem. Także to jest takie fajne zrzucanie, tak jakby patrzenie na polityków, na rząd, że to są jakby nie nasze pieniądze. I teraz jak ja będę wychodził z takiego założenia, że ja od was coś oczekuję, no to i każdy tak będzie myślał, no to jak to wszystko będzie wyglądać? I teraz dopóki nie będziemy mieli myślenia, że ja decyduję o swoim losie, ja się muszę skupić sam, poradzić sobie z tym wszystkim, żeby zarobić, żeby być szczęśliwym, żeby to wszystko ogarnąć, no to jak by ten świat wyglądał, jakby wszyscy chcieli czegoś od kogoś? Także przestańmy oczekiwać, tylko skupmy się na tym, żebyśmy sami mogli się stać najlepszą wersją siebie. Tak, ja tylko jak gdyby też w celach takiej no, obiektywnej informacji co do systemu emerytalnego, to też trzeba tak bardzo uczciwie powiedzieć i jest to taki pogląd też poparty przecież i analizami organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej. Ten system emerytalny w Polsce wprowadzony 1 stycznia 1999 roku jest dla państwa zdecydowanie bezpieczniejszy, stabilny. Jest to system, który będzie mógł zagwarantować emerytury także w perspektywie długookresowej. My liczymy prognozy nie tylko do 2040 roku, 60, 80, ale we wszystkich krajach Unii liczymy do 2100. System oparty na zdefiniowanej składce jest systemem racjonalnym, absolutnie dającym się utrzymać z punktu widzenia takich procesów, o których w ogóle dzisiaj nie mówiliśmy. To są procesy, które właściwie państwa dotkną w tej przyszłości, jak starzenie się społeczeństw, jak zwiększenie się osób, które będą pobierały świadczenia, będą wymagały opieki długoterminowej. System zdefiniowanej składki to jest prosta zasada, jaką będziecie mieć emeryturę, jaką już mają obywatele, bo już według tej zasady liczymy. To jest kapitał emerytalny, a więc płacimy składki. Tak jak pani mówiła, płacimy składki od zlecenia, od umowy o pracę, od działalności gospodarczej. Ten kapitał gromadzimy i średnie dalsze trwanie życia w momencie przejścia. Prosty, wymagający, wymagający. Im dłuższa aktywność, im większy kapitał waloryzowany, wyższa emerytura. Dla państwa, bez względu na to, jakie będą sytuacje kryzysowe, wojenne, jest do utrzymania na pewno niż system, lepiej niż system przed 1 stycznia 99 roku. I to trzeba mieć na uwadze. To dla państwa jest, że utrzymanie, dbanie o ten system na pewno jest tą gwarancją waszego bezpieczeństwa w przyszłości. Tak, ja mam bardzo krótkie w sumie wtrącenie się, a bardziej komentarz do tego. Jestem pewna, przepraszam, ja nie wiem, gdzie mają ten mikrofon, to jest zbyt skomplikowane. Tak, miałam tylko krótki komentarz do pana Piątkowskiego. Co jest złego w wymaganiu od siebie nawzajem, czegokolwiek właściwie? Co jest złego w wymaganiu od lokalnej społeczności tego, żeby nam się zajęli, kiedy nam coś się stanie? I w drugiej strony, co jest złego w tym, żebyśmy pomagali jako kolektyw osobom, którym się nie powiodło? Bo też nie mówimy o skrajnych sytuacjach, kiedy na przykład ktoś jest chory na raka i potrzebuje pomocy. Ale też mówimy o sytuacjach, kiedy na przykład jest biedna rodzina, bo dobrze, na przykład nie wiem, rodzice podjęli jakieś złe decyzje i koniec końców są biedni, dzieci też są biedniejsze. Co jest złego w tym, żeby wymagać od społeczeństwa, żeby tym osobom, całej rodzinie pomogło społeczeństwo? Właściwie to dzięki temu tak daleko zaszliśmy jako cywilizacja. Na tym, że od siebie nawzajem wymagaliśmy tej pomocy i wymagaliśmy jakiejś współpracy. To dzięki temu wybudowaliśmy, nie wiem, Pałac Kultury i Nauki. Dobra, to może nie jest za dobry przykład, bo to było zaraz po II wojnie światowej, ale generalnie to...
Tak, no właśnie mówię. Ale generalnie to zmierzam do tego, że to dobrze jest wymagać od ciebie nawzajem, dobrze jest polegać na sobie nawzajem, dobrze jest mieć taką sieć wsparcia, żeby nie bać się upadku. I to w sumie też się dobrze odnosi do inwestycji, ponieważ kiedy... Ale czekaj, pozwól, że ci przerwę. Oczywiście. Odnośnie tego kontekstu. Wyobraź sobie, że ty masz wysokie ambicje i chcesz sięgnąć gwiazd, a mi się nie chce robić. No i teraz będziesz na mnie całe życie pracować? Bo ja nigdy nie będę pracował. Ja nigdy nie pójdę do pracy. No. Będę żył z zasiłków. I teraz ostatnio oglądałem w Uwadze taki program, gdzie... No to będzie, tu jest moja pomoc społeczna, tak? Wy jesteście pomocą społeczną. To nie jest pomoc społeczna, tylko to są państwo. A skąd, skąd są pieniądze pomocy społecznej? Od nas. Tylko, że tutaj są różne... Teraz, ale my zróbmy to jeden do jeden, nie, bo to się łatwiej upraszcza. Nie, tylko są kompletnie różne, różne składki. Ale są ludzie, którzy nie lubią pracować wcale. Jest tak? Jest tak. Nawet jakby to miała być... Ale pozwólmy, dam tobie mikrofon później, porozmawiamy. Oglądałem na programie, uwaga. Mogę mikrofon, który działa? Ale oglądałem i tam był wyliczany zasiłek pewnej rodziny. I tam było podane, że z zasiłków łącznie oni mieli ponad 5000 zł. I teraz tu jest ten przykład, zróbmy go jeden do jeden. Każdy powinien od kogoś czegoś oczekiwać. Tak jak ja będę oczekiwał od ciebie, że ty będziesz pracować na mnie, a ty jesteś państwo dla mnie, to czy to jest fair? Jak ja podejmę złe decyzje biznesowe, złe decyzje w ogóle w życiu, czy ty odpowiadasz za to, żebym, bo mi to pasuje, odpowiadaj za moje błędy. I teraz fajnie się to zwala na państwo, ale to tak naprawdę chodzi o ciebie. I teraz, gdy robimy to jeden do jeden, ja nie wiem, czy tobie się to podobało, gdyby mi się nie chciało pracować, albo wiecznie mi coś nie wychodziło. Potrafisz sobie to wyobrazić, żeby mieć mnie na utrzymaniu cały czas? Średnio pewnie. Janek, pozwól, że jedna uwaga a propos gminy, która pomaga. No to są właśnie na przykład urządzenie Szwajcarii, gdzie są gminy socjalne. I najpierw jak sobie właśnie obywatel w bardzo określonych wypadkach nie może poradzić, to ta gmina, właśnie ta najmniejsza społeczność, czy to jest gmina szpitalna, czy kościelna, czy socjalna, właśnie pomaga. No więc jeżeli cofniemy się, znaczy nie cofniemy, jeżeli pójdziemy w taki rozwój, to nie jest cofnięcie, no to jest to pomysł, prawda? I jest to też sposób rozwiązania, więc szukajmy. Już. To mogę ja powiedzieć nam, tylko mikrofony nam przestały działać, więc Tak, po pierwsze, do czego chciałam się odnieść, to jedno, co mi się nie podoba, to zwracanie się do mnie per kochana i mogę znieść jakby przychodzenie na ty bez żadnego wcześniejszego ustalenia, ponieważ ja wcześniej mówiłam per pan, ale nie związane mówienie do mnie kochana. I pomogę przechodzić do reszty. Jakby, no, jeżeli ja bym miała bezpośrednio odpowiadać za to, czy tobie się powinie noga i nie będziesz nagle wydolny finansowo, to tak, to byłoby nie w porządku, ponieważ ja jako studentka, która pracuje na umowę na zlecenie, właściwie do niedawna na dwie umowy na zlecenie, nie jestem w stanie zapewnić ci takiego samego poziomu życia, jaki miałeś przed upadkiem finansowym. Ale jako państwo, które funkcjonuje... No, na zbiorze ludzi, że tak powiem, jako cały system, dzięki zbiorowości już jesteśmy w stanie to zrobić. I na tym będziemy polegać, a nie na tym, czy konkretnie jedna indywidualna osoba będzie mogła to zrobić. Ja wiem, że to jest jakby w stanie zabieg psychologiczny, żeby sprawdzić, czy ja mogłabym odpowiedzieć jakoś za czyjeś porażki. No ja indywidualnie nie, dlatego staram się dążyć do tego, żeby stworzyć system, który jest w stanie zabezpieczyć społecznie wszystkich ludzi w razie, gdyby komuś się nie udało. Ja mam teraz już takie ostatnie pytanie, chyba już działa. I tak naprawdę oddam głos publiczności. Działa? Teraz działa. Ja tak jakby kończąc, jakby wiem, że nie dojdziemy do żadnych tak naprawdę konkretnych rozwiązań względem tego, jak należy w jaki sposób formułować tą rzeczywistość, bo każde tutaj z osób ma tak naprawdę inny pogląd na to, na naszą przyszłość i na kwestię tego, czy będziemy się bogacić, czy tak naprawdę ta rzeczywistość się zmieni. I ja wiem, że to brzmi trochę infantylnie tak naprawdę teraz to pytanie, bo emocje sięgają zenitu, ale czy my tak naprawdę jako młodzi ludzie jakby mamy po co marzyć o jakiejś takiej lepszej przyszłości? Raczej
raczej z perspektywy tego, jakby te tematy, które się gdzieś tam pojawiają, jakby z jednej strony to jest kwestia klimatu, która w jakiś sposób jest nie do uniknięcia, z drugiej strony to, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić nawet tego, że będziemy mieć to słynne własne mieszkanie. Raczej czy naprawdę jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że za 10 lat coś się stanie i my będziemy już tymi dorosłymi, takimi prima sort dorosłymi, którzy mają już wkraczać tą rzeczywistość i czy my naprawdę możemy marzyć o tym, że będzie dobrze? I tak po kolei mogę... Pan Dawid jest marzycielem, to jakby mi się wydaje, że tutaj on reprezentuje tą stronę, która wierzy ciągle w ten paradygmat, prawda, że wolny rynek, ta utopia tak wolnego rynku, że każdy sam sobie sterem i okrętem, no tylko że mi się wydaje, że jakby oczywiście można używać różnych chwytów retorycznych o jakichś leniwych pijakach, alkoholikach, którzy biorą 500+. Polacy są, żeby tutaj dla jasności, Polacy są wśród europejskich narodów chyba obok Greków w ogóle najdłużej i najciężej pracującym narodem, więc te wszystkie gadania o ludziach, którzy żyją z zasiłków, czy że są jakimiś nierobami, to wszystko to jest, prawda, to jest element tej narracji, tego reżimu, w którym my żyjemy, tak? Więc jakby to trzeba to zrozumieć, że to nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, tylko to jest robione po to, żeby ten reżim mógł dalej trwać, tak? Czyli w skrócie, żeby bogaci się bogacili, a żeby biedni mieli gorzej. Jeśli chodzi o młodych, no to tak. Cena mieszkania w Warszawie jest, nie wiem ile teraz, 15 tysięcy, emerytury za 40 lat będą głodowe, młodzi ludzie pracują bardzo często na umowach czasowych, na umowach cywilnoprawnych, no i mamy przede wszystkim to, co mi najbardziej osobiście mnie najbardziej martwi, no to jest oczywiście globalne ocieplenie i kwestia tego, co się stanie z naszym ekosystemem i z naszą planetą za 20-30 lat. I mam wrażenie, że tutaj jest potężny konflikt pokoleniowy, tak, chociaż on nie przebiega jednak do końca tak, jakbym tego chciał oczywiście, ale wydaje mi się, że ten konflikt, tak, który jest konfliktem w dużej mierze klasowym, bo na podziały generacyjne nakładają się podziały również ekonomiczne, tak? Nie było badań niestety robionych w Polsce takich, ale w Ameryce milenialsi, ludzie, którzy mają poniżej 35 roku życia, posiadają 2% tylko majątku wszystkich Amerykanów. Podejrzewam, że w Polsce byłoby troszeczkę lepiej, ale ciągle ta sytuacja jest fatalna, tak? Więc my musimy uwierzyć w coś po prostu. Musimy uwierzyć, że może być lepiej, I paradygmat liberalny, że musimy wymagać od siebie więcej, że musimy znowu pracować nad sobą, że tylko równe szanse i tak dalej, to nie jest żadna utopia, w którą można wierzyć, tak? To nie jest żadna, prawda, że będzie trochę lepiej, tak? Albo że będę jeszcze wstawać jeszcze wcześniej rano i będę 16 godzin, jak doktor Matczak tutaj proponował niedawno, tak? Albo nie wiem, co będę robić, zrezygnuję z czegoś tam, tak? I tak dalej, nie? Znaczy, że te strategie się kończą, po prostu. I to się nie da się już tego przeskoczyć. Ludzie już pracują na drugim etacie. Ludzie już robią różne inne rzeczy, tak? Już nie będę wchodzić w co, ale więc my, naszym zadaniem, mi się wydaje, naszego pokolenia, przede wszystkim i młodszego, i takiego jak patrzę na was, jest stworzenie nowej utopii, w którą my będziemy mogli wierzyć. I wiemy, że ta utopia nie może być utopią liberalną, bo liberalizm, neoliberalizm zamienił się w koszmar. I my po prostu musimy stworzyć jakiś nowy sen. I dopóki go nie stworzymy, no to nie będzie się dało oczywiście nikogo przekonać, bo jak to powiedział Mark Fisher, łatwiej dzisiaj jest uwierzyć w koniec świata niż w koniec kapitalizmu. Pani profesor? Tak, absolutnie jasno odpowiadam, że nie tylko państwo możecie, ale powinniście marzyć i generalnie z punktu widzenia dzisiejszej waszej pozycji dążyć do tego, żeby rzeczywiście no, realizować wszystkie cele i ambicje. Ja absolutnie mam takie upoważnienie, ponieważ tu z panią doktor jesteśmy nauczycielami akademickimi, kształcimy setki, tysiące studentów, magistrantów, doktorantów i te dylematy, o których dzisiaj pani prowadząca, one były od zawsze. Jest kwestia tylko wydźwięku, sposobu zrealizowania, warunków, w których były formułowane, no i przez pryzmat tego czasu upływającego podziały generacyjne, ekonomiczne są i będą, ale ja uważam, że patrząc na te doświadczenia osób, które były przed wami, tak, w tej chwili, które absolutnie sobie znakomicie radzą, które albo zrobiły, czy robią doktoraty, są radcami prawnymi, pracują w różnego rodzaju instytucjach, prowadzą także biznesy i to są osoby starsze o te 5-10 lat od was. Przecież my na to patrzymy, analizujemy, też zastanawiamy się, jak poprawić jakość kształcenia, jak więcej wprowadzić właśnie
tych elementów takich praktycznych. One są konieczne tak naprawdę, żeby je w sposób zdecydowanie jeszcze lepszy zaraz po ukończeniu studiów, a tak naprawdę to zdecydowana większość państwa tu obecnych i naszych studentów to pracuje od pierwszego, drugiego roku. Doskonale to znamy, bo też im doradzamy, w jakiej formie, a czy podatki, a czy składki, a czy taki biznes, a nie taki biznes. A więc absolutnie musicie nie tylko marzyć, ale musicie po prostu sobie wywalczyć to wszystko, co wam się należy w najbliższej przyszłości. Dziękuję uprzejmie. A pani doktor, jakby jeszcze z takiej perspektywy państwa, raczej jakby miała się uwzględnić tą perspektywę państwa w tych marzeniach. Raczej, czy to państwo będzie się zwijać, czy rozwijać? Nie, państwo nie będzie się zwijać. Mam nadzieję, że państwo nie będzie się zwijać i powiem szczerze, że patrząc na rozwój konfliktu rosyjskiego w Ukrainie, najazdu rosyjskiego w Ukrainie, widać jak potrzebne jest państwo i jak potrzebne są instytucje i też wielopoziomowy, jak jest ten konflikt. I dlatego twierdzę, że państwo będzie się rozwijało. Możemy się zastanawiać, czy narodowe, jak to będzie wyglądało. Ale chciałabym powiedzieć takie dwie kwestie. Po pierwsze, to, co do was należy zdecydowanie, to podjęcie decyzji, na co państwo ma kierować pieniądze. Czy ma być wzrost o 2%, czy tam do 2% PKB na zbrojenie i obronę, czy ma być wzrost o 5% na szkolnictwo. I żeby to szkolnictwo było na takim poziomie, żeby naprawdę nie tylko uczniowie, ale przede wszystkim też nauczyciele byli godnie opłacani za swoją pracę, tak? Bo jeżeli to będziemy w stanie uregulować, no to następne też kwestie rozwojowe, czy to będzie własna firma, czy to będzie publiczna służba tak potrzebna, będzie po prostu opłacalna. Ale niektórzy podważają wyniki badań w różnych kwestiach. No ja jednak z racji zawodu wierzę w badania. I słuchajcie, z tych badań, które już przytaczałam, które są prawdziwe, nawet jak się nie podobają, można je różnie interpretować, nawiasem mówiąc, bo jeżeli oczekuje się prywatnego szkolnictwa, to niekoniecznie dlatego, że chce się odejść ze szkoły publicznej, tylko dlatego, że szkoła publiczna jest bardzo źle opłacana. Po strajku nauczycieli, kiedy nauczyciele zostali absolutnie poniżeni, jest odpływ nauczycieli ze szkół. Gdzie lądują? No raczej w prywatnych szkołach, gdzie na przykład HiT-u nie będzie tak wykładany, jakby sobie życzył tego minister Czarnek. Więc to nie jest takie proste, że to jest prywatne i państwowe, tylko to jest wielowymiarowy problem w ogóle szkolnictwa. Rzeczone badania, słuchajcie, określają wasze pokolenie. Po pierwsze pokolenie, pęknięte pokolenie rewolucjonistów i są wyróżnione takie trzy grupy. Zaangażowani wojownicy, wojowniczki zamieszkują duże miasta, odznaczają się wysokim poziomem wiedzy politycznej, rozbudowanymi aspiracjami edukacyjnymi i zawodowymi. Druga grupa, zdystansowani, rozważają emigrację zarobkową, charakteryzują się podwyższonym poziomem lęku społecznego, a polityczni nie są ukierunkowani na słuchanie autorytetów. I trzecia grupa, zamknięci na świat, mieszkają w małych lub średnich miastach, jest im bliższy tradycyjny system wartości, nie angażują się w protesty, skupieni na pracy. Czy warto marzyć? Warto. I warto przekraczać granice, które mamy wyznaczone. Ostatnie pytanie, Kaja. Czy jak z tymi mieszkaniami, tak? No ja jestem tym pokoleniem waszych rodziców, a nie wami. No my kończymy spłacać kredyty, które wtedy zaciągnęliśmy. I pamiętajcie, że dlaczego ten skok był taki dużo większy? Bo w 90 roku, jak wchodziliśmy w jakiś sposób na rynek, chodzi mi o przejście po 89, to był inny świat, tak? To tylko niektórzy mieli mieszkania czy profesorskie rodziny, ale inni zaczynali od zera, więc ten skok był dużo bardziej progresywny niż jest teraz. I patrząc na was, tak jak na moje dzieci patrzę, na mojego syna, no mam nadzieję, że wam będzie jeszcze lepiej niż nam. Ja bym chciała już zakończyć na tym dyskusję, tą część i wiem, Tomek na mnie patrzy, więc to chyba znaczy, że trzeba powoli zmierzać do końca. Zostaje...
Jeszcze jedno, ale to nie jest koniec mówienia. Raczej kończymy tą część, bo tak naprawdę... Tak. Sam akt mówienia jeszcze się nie kończy. Ja mam takie, jak mówiłam na samym początku, że będzie teraz ten moment, w którym tak naprawdę ta publiczność już widziałam, że chciała zabierać głos, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, na pewno nie będziemy mogli zadać wszystkich. Czy to jest kwestia tego, co zostało tutaj poruszone, czy to jest jakieś konkretne pytanie do konkretnego panelisty, panelistki? Bardzo proszę, proszę się zgłaszać i to jest ten moment dla was. Iga, może weźcie jeden mikrofon z tamtej strony, a ja tutaj obsłużę tę stronę, tylko trzymajcie proszę blisko i tak prostopadle, to one będą dalej. I ja mam jeszcze działać. Może taką, takie... Przepraszam, bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Bardzo ciekawa dyskusja. Ja tu mam taką małą prośbę. Właśnie czekamy na wasze pytania. Tylko mała prośba. Proszę powiedzcie swoje imię i może uniwersytet, z jakiego jesteście. To będzie nam wszystkim bardzo miło. Okej, okay, no najbliżej. Pierwsze pytanie. Mikołaj był bliżej? Dobra, był to ja zaczniemy od Mikołaja. On pierwszy. Dobrze, to zaczniemy może od niego. Nie bliżej, ale pierwszy. Ale ty jesteś drugi. Dzień dobry, Mikołaj. Pani jakoś bardziej precyzyjnie. Jaki system podatkowy w Polsce, aby jakoś dobrze sfinansować chociażby politykę społeczną, bo wiemy, że można ją finansować z jednej strony z zaciąganego długu, to jest jeden paradygmat, no ale zapewne też polityka podatkowa. No tutaj obserwowaliśmy przez ostatni rok jakimś dziwny teatrzyk. Czym to się skończyło zasadniczo i co będzie ostatecznie? Podatki regresywne, progresywne? Polska w którą stronę po prostu będzie szła albo powinna iść? Pytam panią jako przedstawiciel władzy, jakoś tam, znaczy pełną, ale być może nie tą wykonawczą, o to mi chodziło. To znaczy ja odpowiem oczywiście jako ekspert, dlatego że na pewno to jest część kluczowa w ogóle finansów publicznych. Te wszystkie oczywiście zamieszania, które miały miejsce z Polskim Ładem, one z punktu widzenia skutków finansowych jakoś zostały załagodzone. No ja odpowiem tak bardzo konkretnie na pana pytanie. I nauka, i te wszystkie dyscypliny nauk publicznych no finansowane są z bardzo różnych podatków, dlatego no trzeba dbać, żeby pobierane podatki, nie tylko te PIT-y, ale także z szeroko rozumianych usług społecznych były wystarczające na wydatki, które przecież planowane są w perspektywie krótko- i długookresowej. I konkretnie te pobrane podatki, ale też składki na ubezpieczenie społeczne, jak patrzymy na koniec kwietnia, no są wyższe niż te, które były rok wcześniej. A więc pomimo tych wszystkich zawirowań, o których pan wspomniał prawnych, to jednak mamy ten wysoki poziom takiej odpowiedzialności też finansowej przedsiębiorców i nas, osób fizycznych płacących podatki i składki, że ten wynik jest po prostu bardzo pozytywny, no bo gdyby tak było inaczej, no to pewno też mielibyśmy różnego rodzaju komunikaty w tym zakresie. Podatek progresywny, jak najbardziej. Absolutnie myśmy pracowali w mojej instytucji i na moim uniwersytecie wcześniej także nad kwestią daleko idącego uproszczenia, a więc tak zwanej jednolitej daniny, która jest naprawdę daleko idącym uproszczeniem zasad podstawy wymiaru podatków i składek, opiera się na tym jednym poborze tej daniny, gdzie jest ta część wyznaczona, która jest odpisywana na ubezpieczenia emerytalne i inne i część, która oddawana jest w celach podatkowych na utrzymanie tych wszystkich sektorów państwa. Drugie pytanie. Dzień dobry, ja również mam pytanie do pani profesor. Jestem Dawid i jestem z Uniwersytetu Gdańskiego i od razu powiem, że mam 21 lat. Jest to dość istotne, ponieważ dokładnie do 26 roku życia nie trzeba płacić podatków dochodowych. No niestety nie wszyscy. Ja, ponieważ mam 26 lat i jestem przedsiębiorcą, płacić je muszę. Reprezentuję grupę młodych ludzi, którzy od państwa nic nie oczekują. Również nie wierzę w to, że w przyszłości dostanę jakąś emeryturę, a jeżeli dostanę, nie uważam jej za w jakikolwiek sposób satysfakcjonującą. No i właśnie zastanawiam się, dlaczego niektórzy te podatki płacą, a niektórzy nie. Dlaczego właśnie ja akurat muszę płacić podatek dochodowy, a niektórzy do 26 roku życia ich nie płacą. No i jeszcze takie drugie pytanie, dlaczego właśnie istnieje całkowicie
inny system pobierania opłat ZUS-u dla osób na umowie zlecenie, jak i osób na umowie o pracę. Żadnemu studentowi nie opłaca się po prostu pracować na umowę o pracę. No a właśnie niektórzy są wręcz do tego zmuszani przez przedsiębiorców, ponieważ państwo też wymusza jakiś poziom za po prostu jakiś poziom pracowników pracujących na umowę o pracę. No, co do tych zróżnicowań, zwolnienia z tego PIT-u zero między umową o pracę a działalnością gospodarczą, no tak przyjęto w parlamencie, no przecież nie ja przyjmuję te przepisy, przyjęto jakieś założenia, obliczenia i one te po prostu tak są realizowane. Natomiast co do kwestii umowy o pracę, umowy zlecenia, no jest przyjęte w systemie ubezpieczeń społecznych, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, i to wynika też z mojej wcześniejszej wypowiedzi, że na te 16 milionów osób objętych ubezpieczeniem największa grupa to jest ubezpieczenie pracownicze i tu jest ta zasada obowiązkowości składek emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, zdrowotnych, a przy zleceniu jest podobnie, z wyjątkiem z chorobowej. Jest ona po prostu dobrowolna, więc wtedy te skutki są mniejsze, jeżeli ktoś nie przystąpi, ale w razie choroby, jeżeli pan mówi, że pracują studenci na podstawie umowy zlecenia, to do 26 roku życia przecież są zwolnieni z tych obowiązków. Natomiast w przypadku, kiedy są pracownikami, tych zwolnień nie ma, jak gdyby z mocy prawa. To nie ma znaczenia wiek. Nawet uczniowie tak przyuczający się do zawodu po ukończeniu 16 roku życia też są objęci jak pracownicy. Dziękuję. Może teraz z drugiej strony sali, jeśli będzie mikrofon, a jeśli nie będzie, to oddaję. Tak, nazywam się Mateusz Kondracki, studiuję na Uniwersytecie Gdańskim, a mam pytanie do Dawida Piątkowskiego. Jakbyś miał powiedzieć jedno zdanie do młodych ludzi, to co to by było? Dziękuję. Uczcie się na potęgę, ale nie w szkole. Czyli poszukujcie tej wiedzy, no to już byłaby jakby kropka, no ale żeby to poszerzyć, to musicie wiedzieć, że edukacja to nie jest to, co nam obrzydzono w szkole. Ja jak chodziłem do szkoły i byłem młody, to nienawidziłem języka polskiego, matematyki, biologii, ja tego po prostu nie lubiłem. Nie dość, że to było podawane w sposób nieatrakcyjny, to jeszcze po prostu tego nie lubiłem. No i teraz, gdy wyszedłem ze szkoły, odkryłem rzeczy, które mnie fascynują i nie czułem, znaczy to nie jest, że ja się nie czułem przymuszany do nauki, tylko ja uwielbiałem się uczyć. I to jest to, czego brakuje kompletnie w systemie edukacji. I gdy nauczymy się patrzeć na ludzi jako indywidualności i będziemy chcieli, żeby oni się rozwijali w kontekście rozwijania właśnie tej indywidualności, ich kreatywności, a nie robienie z nas wszystkich ogółu, to wtedy dożyjemy pięknych czasów. Ale żeby do tego doszło, trzeba całkowicie, kompletnie zmienić system, jaki obecnie jest, bo jest archaiczny, stary i nie uczymy się w ogóle takich rzeczy jak być liderem, jak się komunikować, jak być szczęśliwym, jak zarabiać pieniądze, jak założyć firmę. Czyli to są fundamentalne rzeczy, czy jak być zdrowym, jak dbać o swoje zdrowie. Dlaczego my nie wychodzimy ze szkoły i nie mamy wiedzy na temat dietetyki klinicznej? Dlaczego bez problemu do takiego poziomu można byłoby to doprowadzić? I teraz kogoś to może nie interesować, to się tego nie ucz. Ktoś może pójdzie bardziej w sport, ktoś może pójdzie bardziej w matematykę i te obszary. Każdy z nas jest inny i kompletnie brakuje tej indywidualności. I życzę wszystkim, żeby po prostu się uczyli na potęgę, ale nie w szkole. Dziękujemy za te inspirujące słowa. Tak, tu mamy jeszcze pytanie z tej strony. Oliwier jeszcze nie studiuje, Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie. Ja chciałbym się zapytać odnośnie tego, że nie wierzę w to, że po 40 latach pracy i płaceniu składek coś mi na tą emeryturę zostanie. Zakładając, że przejdę na emeryturę w wieku 65 lat, jak z tego, co się orientuję teraz, tak to obowiązuje. Czy naprawdę według państwa powinno obowiązywać nakaz płacenia takich składek, mimo gdybym naprawdę zrzekł się wszystkich praw na wszelkie chorobowe i inne tego typu płace? Tak, to jest, to myślę,
myślę, że musimy zrobić taką specjalną debatę. Te debaty dotyczące właśnie w ogóle tych systemów emerytalnych w perspektywie 40, 50, 60 lat odbywają się wzdłuż i wszerz po Europie. Na różnych uczelniach dyskutujemy ze studentami i z doktorantami. Może tak odpowiem, że takie dyskusje też miały miejsce 40-50 lat temu, ale tak naprawdę one się zaczęły w 1885 roku i zakończyły się tym, że w Niemczech wprowadzono obowiązkowy system emerytalny i on się ma znakomicie do dzisiaj. Tam sobie nie wyobrażają w dyskursie publicznym, że zlikwidują obowiązkowe publiczne systemy emerytalne. To, że nawet będzie stopa zastąpiona, tylko się obawiają, żeby była stabilizacja, żeby rzeczywiście zarządzający tymi pieniędzmi, żeby nie zmieniać przepisów, żeby uwzględniać kwestie też absolutnie rodzajów aktywności, ale żeby płacić składek. To jest część moja odpowiedzi. Druga to jest taka, dzisiaj, jeżeli popatrzymy na strukturę emerytów w Polsce, to osób, które mają wiek emerytalny 60-65, to 84,5% dochodów, które mają, to są emerytury z systemów publicznych, czyli tymi, którymi zarządza Zakład Ubezpieczeń, Zakłady Emerytalne MSW, KRUS, czyli tylko kilkanaście procent tego dochodu pochodzi z innych źródeł. W innych krajach to jest 40-35%, a więc skoro mamy taką strukturę, to oznacza, że tak będzie jeszcze przez kilkadziesiąt lat, zanim dojdziemy do jakiejś dywersyfikacji źródeł, które zabezpieczą dochód na starość. Dziękuję uprzejmie. I ja już muszę kończyć, bo czas przekraczamy i mam wrażenie, że tam też już te dyskusje jakoś dobiegają ku końcowi chylą się. Ja bardzo dziękuję za debatę. Nie była prosta i przepraszam za wszystkie tutaj sytuacje, które mogły być stresujące i nie takie, jak być powinny. Po prostu będziemy starać się być lepszym i jeszcze lepiej prowadzić takie dynamiczne debaty. Mam nadzieję, że po prostu była to w jakiś sposób interesujące starcie takich nieoczywistych stron i że może nie odpowiedzieliśmy na jakieś jedno pytanie dotyczące tego, jak będzie wyglądać nasza przyszłość, ale mam wrażenie, jeżeli miałabym jakoś podsumować tą debatę i naprawdę już kończąc i wypuszczając was wszystkich, no to wyszło, że tak naprawdę mamy po co ważyć i wiem, że to brzmi strasznie infantylnie i może brzmieć naprawdę głupio, ale chyba trzeba, jakby tu zostało powiedziane, że trzeba tworzyć swoją utopię i to też jest może rozwiązanie, może trzeba po prostu zaufać systemowi, ale czy to jest dobre rozwiązanie, to już musimy sobie sami odpowiedzieć, ale że trzeba w coś uwierzyć. I bardzo dziękuję raz jeszcze i mam nadzieję, że do zobaczenia i że pomimo tych emocji, które były tutaj dosyć duże. Wszyscy wyjdziemy stąd żywi, więc jeszcze raz wielkie brawa dla panelistów i panelistek. Jeszcze jakbym mogła prosić na momencik, bo chcemy już oficjalnie zamknąć dzisiejszą nie konferencję, czyli Stan Młodych. Po pierwsze chciałabym bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu podziękować za wzięcie udziału w wydarzeniu, za zaufanie nam, bo jednak jesteśmy młodymi ludźmi, jeszcze nie do końca znaną fundacją, a jednak zaufali Państwo nam i wzięli Państwo udział w naszym wydarzeniu i bardzo to doceniamy. I ja gratuluję Oliwii, ponieważ to nie dzieje się na takich konferencjach, że osoba studiująca jest postawiona na tym samym poziomie, co osoby, które mają no, znaczące doświadczenie w zakresie akademiki, edukacji, biznesu i tak dalej. Więc gorące brawa dla Oliwii, naprawdę fenomenalnie. Szapowa. Chciałabym podziękować Kai Gagatek za fenomenalną moderację i naprawdę bardzo inspirujący panel, który myślę, że nie tylko mi otworzył oczy, ale również Państwu. Chciałabym podziękować przede wszystkim Wam, osobom uczestniczącym, szczególnie tym osobom, które były od samego rana, ponieważ to naprawdę był bardzo ciężki dzień, bardzo stresujący dzień, bardzo emocjonujący dzień i jestem Wam wdzięczna, że tu byliście i mam nadzieję, że coś z tego dzisiejszego dnia wyciągnęliście. Druga rzecz i druga grupa, którą chciałabym podziękować, chociaż pewnie wszyscy mnie nie słyszą, ale to są nasi niezastąpieni wolontariusze. Naprawdę zrobienie takiego eventu jak ten, no w piątkę byśmy nie dali rady, a z wolontariuszami możemy góry przenosić i możemy robić takie wydarzenia jak to, więc gorące brawa dla wolontariuszy.
W przyszłym tygodniu oczekujcie maila, w którym poprosimy was o wypełnienie, no to jutro będzie świetnie, formularza ewaluacyjnego. Chcemy dowiedzieć się, co poszło bardzo dobrze, co mogło być lepsze, a czego zabrakło. No i przede wszystkim dostarczymy też wam zdjęcia z wydarzenia, więc mam nadzieję, że będą nowe zdjęcia profilowe. Nagrania paneli, wszystkich paneli, będą udostępnione w naszych mediach społecznościowych. Jeśli to się nadal streamuje, to bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które są z nami online. Ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, że naprawdę nie możemy się rozstroić, nie może być Hermioną Granger i sobie tego czasu zmieniać, ale pamiętajcie, że jeśli nie pooglądaliście paneli, nie mogliście być na wszystkich panelach, to nic straconego, bo wszystko będzie na serwisie YouTube udostępnione. No i sprawa najważniejsza, no po prostu creme de la creme każdego eventu młodzieżowego, czyli after. Oczywiście, wiecie, Centrum Nauki Kopernik tak naprawdę został wybrany pod fenomenalne miejsce, jakim są schodki. Nie, no żartuję, po prostu jest to pięknie. Ale tak, zapraszamy was wszystkich, będziemy robić pamiątkowe zdjęcie, będziemy troszeczkę się integrować i trochę kuluarowo rozmawiać o tym, co dziś się wydarzyło. No i może znajdziemy jakieś miejsce do współpracy na przyszłość. Dzięki piękne. Zostało też sporo pizzy, więc jeśli ktoś jest głodny, to zachęcamy.